Pierwsi w Auschwitz. Słuchowisko dokumentalne Bogdana Wasztyla. Stacja pierwsza. Walka. Studiowałem medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lipcu 1939 roku zostałem powołany na ćwiczenia wojskowe. W Lubaczowie pracowałem przy formowaniu trzech pułków piechoty. Po wybuchu wojny walczyłem w rejonie Rzeszowa. Ostatnie moje walki stoczyłem w okolicy Lwowa. W miejscowości Hołusko Wielkie nadziałem się na kolumnę niemieckich czołgów. Tam zostałem wzięty do niewoli. Całą kolumnę jeńców poprowadzono w kierunku Przemyśla. Marsz trwał prawie 3 dni. Cały czas szukałem okazji do ucieczki. Udało mi się to dopiero w Przemyślu i to z koszar, w których był punkt zborny jeńców polskich. Na przemian pociągiem i pieszo dotarłem do rodzinnego Zakopanego. Maturę zdałem w 1939 roku. W sierpniu byłem na obozie junackim, w Kochłowicach, na granicy polsko-niemieckiej. Pracowałem przy budowie fortyfikacji. 2 września zostałem wcielony do 73. Pułku Piechoty. Brałem udział w kampanii wrześniowej do 13 września. Po rozbiciu pułku pod Zamościem udało mi się uniknąć niewoli. W cywilnym przebraniu wróciłem do Tarnowa. W sierpniu 1939 roku pojechałem na obóz harcerski koło Cetniewa, nad morzem. Byłem zastępowym. Gdy wróciliśmy do domów, mundury harcerskie zamieniliśmy na mundury przysposobienia wojskowego. Ciągła ucieczka, poszukiwania polskiej armii. Wołyń, Lwów, sowiecka niewola, z której podstępnie udało mi się załatwić zwolnienie. Długo przedzierałem się do Brzeska, do Okocimia, do domu. Latem 1939 roku byłem kandydatem na studenta Politechniki Lwowskiej. Pamiętam przerażający widok niemieckich czołgów i apel do młodzieży akademickiej. Opuśćcie Lwów, kierujcie się do Rawy Ruskiej. Tam przewidziana jest koncentracja wojsk i ochotników. I późniejszą wędrówkę do Żółkwi, na zachód, pomiędzy oddziałami cofających się wojsk niemieckich i postępującymi za nimi sowieckich. Ten wąski pas, którym szedłem do Sanu, to była dla mnie ostatnia tamta Polska. Pod Jarosławiem przekroczyłem San i wszedłem do niemieckiej strefy okupacyjnej, do generalnego gubernatorstwa. Po wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich walczyłem w polskim pociągu zmierzającym z pomocą do oblężonego Lwowa. Dostałem się do niewoli sowieckiej, a następnie niemieckiej. Uciekłem. Jakoś przedarłem się do rodzinnego Jarosławia. Ukrywałem się w Zakopanem. Później Kazimierz Schiele zaopatrzył mnie w legitymację sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzeńskiego. Znów zacząłem jeździć na nartach. Bardzo często jeździłem na hali gąsienicowej ze Staszkiem Marusarzem, który już w tym czasie prowadził aktywną działalność kurierską. Odbierał paczki z Węgier dla Polskiego Ruchu Oporu i sam woził przesyłki na Węgry. Pomagałem mu w tej robocie. Powrót do rodzinnego Nowego Sącza. 5 miesięcy żyję w okupowanym mieście, w którym powstają pierwsze zalążki konspiracji, skierowanej głównie na działania w ogniwach ułatwiających przemyt licznych ochotników polskich przez Słowację i Węgry do organizowanych we Francji polskich formacji wojskowych. Stacja druga. Niewola. Z kolegami przedzierałem się na Węgry. Zamierzałem dotrzeć do polskiej armii we Francji. Zostałem aresztowany. Z więzienia w Nowym Sączu przewieziono mnie do Tarnowa. Cały czas śledziłem rozwój wypadków na Węgrzech. Studiowałem i wyznaczałem szlaki przez Słowację. W domu zakomunikowałem o wyprawie. Zdziwiło mnie jedynie stanowisko starszego brata, który dotąd nie zdradzał zamiaru opuszczania domu. Mietek oświadczył mi krótko. Kazek, idziemy razem. Zostaliśmy aresztowani na Słowacji. Przed wojną działałem w harcerstwie. Po klęsce wrześniowej chciałem razem z kolegami przedostać się do Francji, do Sikorskiego i walczyć. Skończyło się w więzieniu na Montelupich w Krakowie.
Dzień przed przerzuceniem za granicę gestapo zgarnęło całą grupę z punktu zbornego przy Garbarskiej. W Tarnowie natychmiast zaangażowałem się w pracę konspiracyjną w kręgu harcerskim, przynależnym wówczas do Związku Walki Zbrojnej. To między innymi było przyczyną mojego aresztowania. W Jarosławiu związałem się z organizacją konspiracyjną Orzeł Biały. 7 maja 1940 roku zostałem aresztowany przez gestapo i przewieziony do więzienia w Tarnowie. W Zakopanem było coraz niebezpieczniej. Postanowiliśmy ze Staszkiem Marusarzem przedostać się na Węgry. Na Hali Pysznej nadzialiśmy się na patrol niemieckiej Straży Granicznej i trzeba było znowu uciekać. Aresztowany zostałem w swoim mieszkaniu przy ulicy Witkiewicza numer 3, chyba 14 maja 1940 roku. Łącznie Niemcy uwięzili wówczas w Zakopanem około 70 osób. Wśród nich Bronka Czecha, Franciszka Lachowicza, Mariana Kwaśniewskiego, kierownika sekcji gimnastycznej zakopiańskiego Sokoła Jana Chmurę, Karola Cebulę. Z pozoru niewinne przesłuchania. Gimnazjum, uciekinierka. Dlaczego tak późno wróciłem? Powiedziałem, że byłem w niewoli po stronie sowieckiej i zostałem jako uczeń zwolniony. Niemcy nie uwierzyli. Uznali, że skoro zostałem zwolniony, to jako sowiecki agent. Zamknęli mnie w więzieniu w Tarnowie. Gestapowcy przyszli po mnie około 5 rano i zabrali do dawnego sanatorium Palas. Krótkie przesłuchanie, długie bicie. Zarzucono mi nielegalny przerzut ludzi przez Tatry oraz to, że byłem pod chorążym i nie zgłosiłem tego faktu na gestapo. Po 10 dniach w katowni Palas przywieziono mnie do więzienia w Tarnowie. Stacja trzecia. Więzienie. W tarnowskim więzieniu przyjęto nas bez specjalnego powitania. Strażnicy mówiący po polsku rozprowadzili nas po celach bez krzyków i bicia. Mnie i Stacha umieszczono w celi na pierwszym piętrze. Było nas tam 24. Prycze były piętrowe, ale trochę wygodniejsze niż w Nowym Sączu. Jedzenie było nieco lepsze, lecz ilościowo takie samo. Dyscyplina okazała się znacznie łagodniejsza. I co chyba najważniejsze, mieliśmy świadomość, że przynajmniej niespodziewanie nie wywiozą nas na rozwałkę. Było to już czwarte moje więzienie. Obszerne korytarze, ogromna liczba cel na trzech kondygnacjach, przed nimi krużganki na piętrach zabezpieczone stalową siatką. Wszystko to robiło przytłaczające wrażenie. Prócz nielicznych przestępców kryminalnych, pełniących tu różne funkcje pomocnicze, więzienie przeładowane było więźniami politycznymi. W ostatnim okresie zjechało do Tarnowa wiele transportów zbrodniarzy politycznych ze wszystkich więzień podkarpackich. Z Sanoka, Jasła, Rzeszowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Zakopanego, Wiśnicza, Brzeska, a nawet Montelupich. W więzieniu byłem po raz pierwszy w życiu. Nigdy nie zastanawiałem się, jak może i jak powinno wyglądać miejsce odosobnienia. A co dopiero, jak się tu należy zachować. Jak zachowywać się przy przesłuchaniach. Gdy mnie przywieźli, oddział naprzeciwko mnie był pusty. Szybko jednak zapełnił się transportami z Sanoka i Nowego Sącza. Osłabieni z głodu, godzinami leżeliśmy bez ruchu na pryczy, wpatrzeni w jakiś punkt na suficie. Najprzyjemniejszym zajęciem było bicie wszy. Życie w takich warunkach stawało się coraz bardziej uciążliwe. W tarnowskim więzieniu dawano nam do jedzenia końskie mięso. W moim rodzinnym domu nigdy nie jadło się koniny. Polska tradycja na to nie pozwalała. Nie jadłem go więc, mimo głodu. Najbardziej dokuczliwy był głód. Nie otrzymywaliśmy początkowo żadnej pomocy spoza murów więziennych. Nie mieliśmy możliwości skontaktowania się z rodzinami, aby dać znać, gdzie przebywamy. Kazio Gęgała zorganizował turniej szachowy. Wypisywał codziennie wyniki spotkań. W ten sposób zachęcał do zajęcia się grą, aby zapomnieć o głodzie i utracie wolności. Jako podchorąże rezerwy wprowadził też w naszej celi rygor wojskowy. Przed posiłkiem i porannym apelem modlitwa, kiedy ranne wstają zorze. I wieczorem przed spaniem wszystkie nasze dzienne sprawy. Taki rygor zapobiegał rozluźnieniu naszego morale. W czteroosobowej celi było nas pięciu. Ja, Marian Harapiński, numer 597, zginął 10 stycznia 1941 roku. Karol Cebula, numer 598, wywieziony później do Dachau, przeżył. Jan Krzysiak, numer 106, został zwolniony z obozu latem 1941 roku
i Bronek Czech, numer 349. Zginął w czerwcu 1944 roku. Prym wiódł Bronek, który z okruchów chleba, z miękuszki wyprodukował materiał, z którego wyrzeźbił figurki szachowe. W szachy graliśmy co najmniej 2 tygodnie. Ktoś z naszej celi nawiązał kontakt ze strażnikiem, młodym Ukraińcem, który kupił nam kartki pocztowe. Napisaliśmy do rodzin. W archiwum rodzinnym zachowała się kartka wysłana 14 maja 1940 roku z tarnowskiego więzienia. Jesteśmy. Więzienie Tarnów, ulica Konarskiego. Cela numer 51. Parter. Prosimy o chleb, tłuszcz i sacharynę. Paczki można wysyłać pocztą lub osobiście w sobotę do 12. Z okresu pobytu w więzieniu najbardziej zapadła mi w pamięć siostra Bronka Czecha, Stanisława. Była to bardzo odważna dziewczyna. Pomimo dużego niebezpieczeństwa przyjeżdżała z Zakopanego, podchodziła pod same mury od strony cmentarza i Bronek zdołał jej przerzucić kilka grypsów. Innej osoby, która by tak się bardzo narażała i zaryzykowała, nie pamiętam. Gorsze od głodu i nudy były brutalne, wielokrotne przesłuchania. To była prawdziwa katorga. Wobec tych mąk naszym marzeniem stał się zapowiadany wyjazd na roboty rolne do Niemiec. Oczywiście w ślad za inżynierami i profesorami z Mościc, których rzekomo wcześniej przed nami tam wysłano. Pogłoska w końcu nabrała realnych kształtów. Stacja 4. Łaźnia. Trzynastego czerwca już przed południem wybuchła bomba. Szykują transport. Z naszej celi wyczytano prawie połowę aresztantów. Ruch był w całym więzieniu przez parę godzin. Wszystkim wyczytanym kazano przygotować się do opuszczenia cel późnym popołudniem. Zaczęliśmy porządkować swoje prycze. Tego dnia kolację wydano znacznie wcześniej. I zaraz potem zaczęto wyprowadzać na plac grupki ludzi z poszczególnych cel. Trwało to dosyć długo, ponieważ prawie każdy z więźniów posiadał jakiś depozyt, który należało pobrać w dyżurce i pokwitować. Kiedy już zgromadzono nas na dziedzińcu i ustawiono w szyku, otoczył nas duży oddział uzbrojonych żandarmów. Potem załadowano nas na samochody i przewieziono pod żydowską łaźnię. Do łaźni przyprowadzono nas 750. Mówiono, że mamy rzekomo jechać do Rzeszy na roboty rolne. Nie wierzyliśmy w podawane przez Niemców informacje o nieuchronnej klęsce Francji. Gdy straże obstawiły dookoła łaźnie, wpuszczano nas kolejno do środka i po raz pierwszy od czasu aresztowania pozwolono wszystkim na dowolne korzystanie z wody. W łaźni były 2 baseny. Jeden z zimną, drugi z ciepłą wodą. Żandarmi wpędzali nas na przemian, to do jednego, to do drugiego, i świetnie się przy tym bawili. Może to było i dobre hartowanie, lecz dla nas bardzo uciążliwe. Popędzono nas na pierwsze piętro do obszernej sali, gdzie po obfitej kolacji zorganizowanej przez dobroczynny komitet mieliśmy spędzić noc. Gęsta kasza z mięsem, okraszona słoniną, zaspokoiła apetyty największych żarłoków. Potem pokładliśmy się na podłodze, syci i odurzeni kąpielą. Licht aus, wrzasnął jeden z gestapowców. Kłaść się i żadnych rozmów więcej. Jeśli ktokolwiek nie podporządkuje się rozkazowi, zostanie zastrzelony. Pokotem zalegliśmy na posadzce. Wyłączono światło. Zapanowała ciemność. Stacja 5. Marsz. Skoro świt, poderwano nas na nogi. Ustawianie i przeliczanie setek trwało ze 3 kwadranse. Liczono nas już pewnie po raz 4, gdy od śródmieścia dobiegł szum nadjeżdżających samochodów, a potem zgrzyt hamulców i trzask zamykanych drzwiczek. Na placu ukazał się oficer w asyście gestapowców. Przeliczono nas znowu, ale teraz posypały się już kopniaki i uderzenia. Nie wiedzieć skąd poszły w ruch bykowce. Motocykl wolno potoczył się ulicą. W ślad za nim ruszyło czoło kolumny. Szedłem w 3. lub 4. setce. Razem było nas ponad 700. Ludzie szli poważni i przygnębieni. Byli wśród nas tarnowianie.
Im chyba było najtrudniej. Wczesnym rankiem 14 czerwca 1940 roku wyludnionymi ulicami miasta przesuwał się w milczeniu pochód skazańców. Zapowiadał się dzień piękny i upalny. Wielu więźniów kroczyło w zimowych ubraniach, zostali bowiem aresztowani przed paroma miesiącami, gdy jeszcze panował chłód. Pochodzili z różnych stron krakowskiego, rzeszowskiego, Śląska. Mieli za sobą już więzienie i przesłuchania w gestapo, bicie i głód. Trasa naszego marszu była wciąż pusta. W oknach domów dało się dostrzec ukryte za firankami twarze. Spłoszone znikały szybko, aby po chwili znów się ukazać. Ludzie płakali. Pootwierały się okna. Zamykać, wrzeszczeli nasi konwojenci i strzelali. Zarządzono szperę, zapowiadając, że wyglądający przez okno będą zastrzeleni. Widzieliśmy poruszające się w oknach firanki. Jeszcze do dziś mam przed oczami obraz matki usiłującej podać mi przez kordon żołdaków spod znaku SS paczkę z żywnością. Pamiętam pięści zaciskające się bezsilnie na widok brutalnego odpędzania kolbą drogiej mi istoty. Po niecałych 2 godzinach marszu osiągnęliśmy cel. Na rampie kolejowej stał pociąg osobowy. Najgorsze dopiero nas czeka. Niebawem zostaniemy pozbawieni swoich nazwisk i otrzymamy numery obozowe. Wśród nas wielu młodych, niektórzy mają gimnazjalne kurty. Niemcy dobrze wiedzą, że chcąc zniszczyć naród, nie należy zapomnieć o młodzieży. Ona właśnie zasilała stan osobowy pierwszych uwięzionych w Auschwitz. Stacja 6. Droga. Ładują nas bardzo elegancko, do wagonów osobowych specjalnego pociągu. Wagony trzeciej klasy, pulmany. Obsługa zajmuje miejsca przy wejściach. Ciepło i słonecznie. Powoli, bez pośpiechu wdrapujemy się do wagonów. Wewnątrz zaduch. Okna zadrutowane, a szyby spryskane z zewnątrz warstwą wapna. Udaje mi się wcisnąć pomiędzy siedzących towarzyszy. Następni muszą siadać już na podłodze. Jest nas po 10 osób w przedziale. Liczna eskorta sadowi się na korytarzu przy drzwiach każdego z przedziału. Na końcu pociągu wagon z gestapowcami, na którym ustawiono karabin maszynowy z obsługą. Obowiązuje zakaz otwierania okien. Jest duszno i gorąco. Pragnienie wydaje nam się nie do zniesienia. Po kilku godzinach w kwadracie uchylonej szyby majaczą wieże Krakowa. A w kilkadziesiąt sekund później obok torów ukazują się mury pierwszych kamienic. Z sufitu bucha nieznośny żar. Język przysycha do podniebienia. Cóż bym dał teraz za odrobinę jakiegokolwiek płynu? Jest chyba południe, bo słychać hejnał z wieży mariackiej. Na dworcu wielki transparent głoszący, że Paryż padł. Czy to możliwe? Pociąg przystaje na dworcu w Krakowie. Wyglądamy przez okno, choć to surowo zabronione. Miasto odświętnie udekorowane hitlerowskimi flagami, które zwisają z gmachów. Pytamy żandarmów, jakie to święto. Paryż padł. Wojna z Francją skończona. Muzyka w głośnikach na peronach. O godzinie 12:00 wiadomości. Paryż padł. Paryż padł? Nawet jeśli to prawda, to przecież Paryż to nie cała Francja. Megafony dworcowe rozbrzmiewają niemieckimi marszami. Nagle muzyka milknie i wśród kompletnej ciszy rozlega się donośny głos spikera. Paryż zdobyty. Pod nami zapada się ziemia. Przecież wszyscy wierzyliśmy w potęgę Francji. Cisza. Kilka godzin później ukazuje się nam płaski dach stacyjnego peronu. Duża tablica z napisem Auschwitz. Hamując, pociąg wtacza się na jakiś boczny tor i zatrzymuje przy betonowym płocie, odgradzającym stację od przyległej ulicy. Stacja Auschwitz. Po kilkunastu minutach postoju jedziemy dalej. Szyny zarcewiałe. Pociąg przesuwa się powoli. Zgrzyta.
szarpie, klinuje się na starych torach. Koła wagonu wolniutko toczą się naprzód. Parowóz nie przyspiesza. Pociąg posuwa się najwyżej z prędkością idącego człowieka. Szyny zgrzytają coraz głośniej. Podłoga wraz ze ścianami wagonu drży. Co to za stare tory? Trwa to z 10 minut, zanim hałaśliwe odgłosy ucichną, a pociąg znieruchomieje zupełnie. Jakaś nieużywana bocznica kolejowa. Pociąg wreszcie staje. Przekonani, że na nocny postój, z ogromnym zdziwieniem patrzymy na obraz za oknem. Za ażurowym ogrodzeniem, na drewnianych słupkach napięte druty kolczaste. Bujna trawa na łące i grupa stojących, leżących w czarnych czapkach lub granatowych beretach, takich marynarkach i spodniach w pasy. Jacyś marynarze. Pociąg nieznacznie się przesuwa. Ściana tynkowa murowanego obiektu. Niesamowita cisza. Trochę denerwujący czas wyczekiwania. Cisza. Nadal nic się nie dzieje. Cisza. Widzę stojących po obu stronach toru kolejowego esesmanów, uzbrojonych w pistolety maszynowe, trzymających potężne psy wilczury. Mam przed oczami obraz stojących za drutami kolczastymi esesmanów, przebranych w pasiaki niemieckich kryminalistów, ponumerowanych od 1 do 30. Pamiętam ich podwinięte rękawy, wtatuowane bicepsy i drągi ściskane w dłoniach na widok pierwszych ofiar. Pod samym oknem przedziału rozlega się mocny, gardłowy krzyk. Los. Przygotować się do wysiadania. Nagle raus. Krzyki. Huk pospiesznie odmykanych drzwi. Zaczyna się. Wrzaski, krzyki, razy, bicie, szczekanie psów. Stacja 8. Rampa. Wysiadamy na prawą stronę, a tu esesmani tłuką nas pejczami, gdzie popadnie. W głowę, plecy, nogi. Wilczury warczą i szczekają. Chcą nas dopaść. Wokół uwijają się niemieccy funkcjonariusze. Każdy z bykowcem lub pałką w dłoni. Łudząco przypominają gestapowców. Na okrągłych, wysokich czapkach lśnią trupie czaszki. Niektórzy gapią się, stojąc wyczekująco na uboczu. Rozstawione szeroko nogi i ręka wsparta na biodrze. Duże kabury z ciężkimi pistoletami obciążają pasy. Mundury, które noszą, mają zielony kolor, a czarne naszywki na kołnierzach błyszczą znakami SS. Dlaczego tak biją? Dlaczego? Co robić? Jak się zachować? Skoro biją, to trzeba uciekać. Na drugą stronę stojącego pociągu. Robimy w tył zwrot do wagonu. Wysiadamy po drugiej stronie. Tu też biją. Psy dobierają się do naszych nóg. Biją po twarzach, po głowach, plecach i rękach. Kopią w brzuch, w nerki, w golenie nóg. Chodzą wolno pomiędzy wyprężonymi na baczność więźniami. Co chwilę dochodzą głuche odgłosy uderzeń zmieszane z jękiem maltretowanych. Słabsi padają na ziemię, aby z kolei znaleźć się w zasięgu okutych butów. Krew miesza się z kurzem, plami koszule i bluzy. Dopiero się zaczęło, a już niektórzy nie są w stanie stać o własnych siłach. Więzienie, głód, brak wody i bicie sprawiły, że ludzie są u krańca wytrzymałości fizycznej. Na placu z drugiej strony ustawione karabiny maszynowe, a przy nich żołnierze leżący na ziemi. Bicie, a głównie tych, co podnoszą kapelusze z ziemi. Wreszcie ustawienie kolumny marszowej. Po pięciu. Page, jedyny skuteczny tłumacz. Stoimy piątkami w kolumnie. Na uboczu odcina się od otoczenia jasny oddział ustawionych w dwuszereg ludzi. Pasiaste, biało-niebieskie bluzy, długie, szerokie spodnie i granatowe, okrągłe czapki upodobniają ich do marynarzy. Zauważam mężczyzn w dziwnych, pasiastych strojach i czapkach okrągłych, marynarskich.
Niebawem okaże się, że to nasi kapo. Niemieccy więźniowie. Bandyci i zwyrodnialcy. Mają kije, którymi biją na lewo i prawo. Formują nas w piątki i przeprowadzają przez bramę na plac. Przeliczanie i marsz. Kierunek marynarzy, którzy teraz, krzycząc, nie żałują razów. Kolumnę ustawiono na polnej drodze, biegnącej równolegle do budynków. Maszerujemy. Niemcy ustawiają się wąskim szpalerem. Każdy trzyma w ręku gruby knypel, uderzając nim o cholewy wyglansowanych butów. Niecierpliwią się coraz wyraźniej. Pierwszy rząd rusza w stronę rozstawionego szpaleru. Uderzenia sypią się jak grat na karki. Dotychczasowe traktowanie nas było niczym w porównaniu z tym, co następuje teraz. Bici padają na ziemię, zrywają się, pędzą w panicznym strachu do przodu, by z kolei dostać się pod ciosy oprawców. Marynarze na bluzach i spodniach mają zielone trójkąty, a pod nimi numery od 1 do 30. Znów rozpętują piekło. Krzepnąca krew skleja nasze mokre od potu włosy. Twarze opuchnięte i zbite, głowy porozbijane, odzież podarta. Niektórzy brudnymi rękoma osłaniają krwawiące rany. Młodemu chłopcu podpieranemu przez sąsiada ciekną z oczu łzy. Ludzie osłabieni i zrezygnowani reagują coraz obojętniej na wszystko. Poddają się losowi, wyczuwając, że jakikolwiek odruch samoobrony jednoznaczny jest z natychmiastowym wyrokiem śmierci. Tych, co padają, z wysiłkiem dźwigają towarzysze. Nie słychać skarg ani aktów rozpaczy. Oprawcy są żądni ludzkiego upodlenia. Przyjęcie naszego transportu przy rozładunku wagonów przez 30 oprawców z zielonymi winklami jest dobrze przygotowane i wyreżyserowane. Udaje im się nas zaskoczyć, zastraszyć, podporządkować sobie. Może i w jakimś stopniu upodlić. Tych 30 pasiastych marynarzy ma pełnić nadzorcze funkcje kapów i blokowych. Od tej hołoty w przyszłości zależeć będzie życie lub śmierć każdego z uwięzionych. Wyselekcjonowani zostali spośród więźniów obozu w Sachsenhausen. Przeraża nas ta świadomość, bo już wiemy, że doskonale znają swoje rzemiosło. Napis nad bramą brzmi Lager 2. To jest tak zwana kwarantanna. Brama dwuskrzydłowa. Drut kolczasty na ryglowanej konstrukcji. Po lewej stronie bramy, na wysokości oczu, zamocowana tabliczka z napisem Kwarantanne 2. 14 czerwca 1940 roku, w godzinach popołudniowych, w kolumnie marszowej przekraczamy bramę kwarantanny. Ponownie ustawiają nas jako jedną kolumnę i przeliczają po 10 rzędów. Ledwo stoimy. Wpędzają nas wszystkich za druty i ustawiają w szeregach po 10, bijąc po twarzach i plecach pięściami i kolbami karabinów oraz szczując psami policyjnymi. Wnoszą na plac niewielki stolik i ustawiają go na wprost stojącej kolumny. Podchodzi oficer. Nazywa się Palicz. Staje na blacie stołu, rozstawiając szeroko nogi. Zalega grobowa cisza. Oficer przemawia. Zostaliście tu skierowani do pracy dla Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Pamiętajcie, że to obóz koncentracyjny, a nie sanatorium. Droga na wolność prowadzi stąd tylko przez komin. A jak się to komuś nie podoba, może od razu iść na druty. O obozach koncentracyjnych wiedziałem, że władze hitlerowskie osadzały tam przeciwników politycznych Hitlera. Ale nigdy mi przez myśl nie przeszło, że Auschwitz to nowy obóz koncentracyjny dla polskiej inteligencji, trzonu naszego społeczeństwa. Po apelu Palicz wywołuje z kolumny jednego z więźniów. Wysokiego mężczyznę znającego dobrze język niemiecki. Będzie on pełnił funkcję tłumacza. Za jego pośrednictwem przekazują nam, że zostaniemy ostrzyżeni, wykąpani i otrzymamy obozowe numery. Nie bardzo rozumiemy, o jakie numery chodzi. Baltazińskiego oficjalnie mianują Dolmetscherem. Przy jego pomocy wybierają 3 biegle mówiących po niemiecku i piszących na maszynie oraz 3 innych więźniów. Dolmetscher Baltaziński wyrokuje Mietek i Józek. Ja zaś dopowiadam Felek.
Nas sześciu SS-man zabiera do pomieszczenia w piwnicy, która wkrótce stanie się zalążkiem magazynu. Effektenkammer. Ustawiono tam w rzędzie, w znacznej odległości od siebie, trzy stoliki z maszynami do pisania i skrzynkami z numerami. Do najdalszego od wejścia, z najniższymi numerami, zaczynając od 31, przydzielono Mietka. Felkowi przypadł środkowy z pośrednimi, a mnie trzeci, z końcówką. Mamy odebrać i odnieść, układając pod ścianą na posadzce, walizkę czy jakieś zawiniątko z numerem. Każdy zarejestrowany odbiera dwa wydrukowane na białym płótnie, jednakowe numerki, a trzeci kładzie na bagażu. Rozdają nam numery od 31 do 758 włącznie. Wszyscy mamy czerwone trójkąty, które oznaczają, że byliśmy Polakami. Jeden z oprawców zaczyna kolejno wywoływać nazwiska więźniów. Wywołani biegną do drzwi budynku. Tutaj wyczekują na nich ci w pasiakach i przyjmują ich biciem, a następnie pędzą do piwnic, gdzie trzeba oddać wszystkie pakunki i rzeczy prywatne, zostawiając tylko jedno ubranie. To na sobie. Potem wszystkim strzygą włosy, dają do ręki karteczkę z numerem, rejestrują. Stacja 9. Numery. Dolmetscher krąży między stolikami, służąc tłumaczeniem. Baltaziński. Były oficer armii austriackiej. Ziemianin z miasta Brzeska. Patriota. Ma nasze zaufanie. To znaczy tej 20-osobowej zwartej grupy, skupionej wokół niego. Z klasy przedmaturalnej przyjechało nas tu pięciu. Wszyscy aresztowani 3 maja. Ze starszych od nas było dwóch Żydów. Adwokat i kupiec. Później, gdy włączono ich do karnej kompanii, Baltaziński dzielił się z nimi bezcennym chlebem. Odbierają nam rzeczy osobiste, golą głowy i pozostałe części ciała i kierują do kąpieli. Część więźniów od razu trafia do fryzjerów, aby ich ostrzyć do gołej pały. Innych kierują do stolików, gdzie są rejestrowani i jednocześnie wydaje się numery obozowe. Edzio Ferenc dostaje numer 281, ja 282, Wiesiek Kielar 290. Inni jarosławianie otrzymują numery Knara 410, Staszek Ryniak 31, Mietek Popkowicz 36, Tadek Szwed 37, Romek Trojanowski 40, Dzidek Becker 45. Przede mną stoi brat, który dostaje numer 116 oraz rotmistrz Stachowicz, numer 117. Ja mam numer 118. Listę naszego transportu otwiera Stanisław Ryniak z numerem 31, zamykają Ignacy Płachta z numerem 758. Tracę nazwisko. Staje się tylko więźniem numer 61. Taki jest zamysł. Dla nich nie jestem już człowiekiem. Mam być bezwolnym numerem. Bez tożsamości. Jako ostatni zostajemy zmuszeni do zarejestrowania się. I tak, 746. Tadeusz Ekioes. Wyższy urzędnik browaru okocimskiego. 747. Adam Dernoga. Nasz drużynowy, harcmistrz. 748. Mietek Zięć. Klasa przedmaturalna. 749. Józef Baltaziński, kierownik powiatowej służby rolnej. 750. Józef Stankiewicz, sędzia. 751. Felix Gurgul, klasa przedmaturalna. 752. Józef Stus, klasa przedmaturalna. 753. Kazimierz Brzeski, inżynier agronom. Rejestracja przebiega względnie spokojnie. Wobec czynnego udziału głównych oprawców. Jakby chwila oddechu dla wszystkich. Tak dla zasapanych zielonych recydywistów, numer 1 do 30, jak i SS-manów z psami. W ciągu tych paru godzin robią z nas nędzarzy. Wszyscy, nawet ci najbardziej wytrzymali, zaczynają tracić nadzieję. Po zarejestrowaniu się,
Przychodzi wreszcie kolej na słynną grochówkę. Spore kawały słoniny pływają w zawiesinie grubej warstwy tłuszczu. Efektem tej uczty jest roztrój żołądka, zwłaszcza po głodówce w więzieniu tarnowskim. Potem będą nas raczyć już tylko zupą awo, wstrętną lurą, składającą się z wody, mąki żytniej, mielonych kości i cybuchów cebuli. W pierwszy dzień wielu z nas dostaje torsji po jej zjedzeniu. Po tygodniu będzie już dla wygłodniałych największym przysmakiem. Statua 10. Noc. Dwa pomieszczenia, po jednym z każdej strony klatki schodowej, otrzymują pojemniki do zbierania nieczystości. Jedna kondygnacja zostaje przeznaczona do spania. Spanie na podłodze, na słomie, mierzwie. Dojście wyznaczają deski ustawione sztorcem. Szerokość dojścia jest trochę mniejsza od długości najmniejszego buta. Zapędzają wszystkich na górę do pomieszczeń zasłanych słomą. Nakazują paść na słomę i nie ruszać się. Przy tych wszystkich obrzędach krzyczą i biją w straszny sposób. Podzielono nas na grupy, wpędzając do wyznaczonych pomieszczeń. Blokowy gasi światła. Leżymy w ciemności, w nieopisanej ciasnocie, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu. Zaduch panujący w izbie tamuje oddech. Okien nie wolno otwierać. Rozmawiać nie wolno pod karą bicia. Noce są straszne. Ludzi tak natłoczono na sali, że leżeć można tylko bokiem. Okna pozamykane. Gdy ktoś się zbliży do okna, zaraz strażnik strzela. Nie dano nam pić. Na korytarzu prowokacyjnie ustawiono kotły z ziołową herbatą. Pokusa jest olbrzymia, ale jeden łyk równa się karze śmierci. W sali, w której przebywamy, panuje niesamowity zaduch. Spędzamy bezsenną noc. Nasze myśli krążą wokół kotła z herbatą. Jak zdobyć odrobinę płynu? Więźniowie rzucają się na kocioł i wyciągają w dłoniach ożywczy płyn. Ruch koło kotła ściąga uwagę załogi SS. Słychać krzyki i wystrzały. Budzi mnie przeraźliwy gwizd. Ruch w budynku i głośny Aufstein podrywa mnie na nogi. Półprzytomny sznuruje buty. Gdy kapo wpada do celi, krzyczy Alles raus. W sali pojawia się Oberscharführer Palicz z kilkoma SS-manami. Wszyscy muszą się zerwać i stanąć na baczność. Ci, którzy się spóźnią, są bici i kopani po nerkach. Palicz rozkazuje kilkakrotnie paść i powstać, biegać z jednego kąta sali w drugi. W pokoju nie można złapać powietrza i nic nie widać w kurzu. Palicza boją się wszyscy panicznie. Jego donośny głos ścina krew w żyłach i przynosi zawsze zapowiedź batów. Gdzie spojrzą dzikie oczy, rozlega się krzyk bólu pod uderzeniami pięści i bata. Wypadamy, tłocząc się i tratując wzajemnie. SS-mani tłuką kijami przebiegających więźniów. Tym razem mi się udaje. Nie zostaje nawet draśnięty. Najwięcej dostaje się tym na tyłach, najdłużej narażonym na furię kapo i SS-manów. Stacja 11. Sport. Kotuje się na placu apelowym. Ćwiczymy zbiórkę blokami. Na komendę biegamy do szeregów. Słabsi padają pod uderzeniami kijów, podnoszą się kopani przez kapo i SS-manów i starają się znaleźć na czas miejsce w szeregu. Olbrzymi kapo numer 30, Leo Wieczorek, zbija z nóg nawet najsilniejszych. Padamy i wstajemy dziesiątki razy, aż do utraty sił. W tumanach kurzu, zlany potem, czuję, że jeszcze trochę i nie podniosę się na nogi. Musztra niemiecka. Za małe spóźnienie w wykonaniu jakiegoś zwrotu lub czegoś innego bicie. A potem wszyscy muszą biegać, skakać tak zwaną żabkę w półprzysiadzie lub w tym półprzysiadzie stać kilka godzin w słońcu. Pot oblewa całe ciało. Płuca z trudem chwytają powietrze. Każdy z oprawców bierze masywny kij. Pada komenda. Hinlegen. Auf. Padnij. Powstań. I tak z 10 minut bez przerwy. Do krwi rozbijamy sobie nosy i twarze.
wybijamy butami zęby. Z braku miejsca walimy się pokotem na jedną wielką kupę. Kapowie i SS-mani jak wściekłe psy rzucają się na upatrzone ofiary, depcząc leżących po głowach. Po musztrze wprowadzają gimnastykę. Padnij powstań, w tempie zaprawy sportowej. Biegi z podskokami w przysiadzie, tak zwany hipfen. Turlanie się całym ciałem z jednego końca placu na drugi, tak zwany rollen. Nagłe zrywy i szybkie biegi przez cały plac. Są też wyrafinowane ćwiczenia. Stanie w półprzysiadzie na palcach nóg i trzymanie w rękach ciężkich taboretów. Pada rozkaz czołgania się po ziemi. Pełzam jak tylko mogę pomiędzy dziesiątkami nóg. Gęsty, dławiący kurz tamuje oddech. Znów podrywają nas do biegu. Znów padnij i czołgaj się. I tak w kółko. Ćwiczenia muszą być wykonywane dokładnie i skrupulatnie, bo na źle ćwiczącego sypią się kary chłosty i bicie pałami. Taka gimnastyka trwa codziennie do południa i po południu aż do wieczornego apelu. Nowa forma udręki. Rolem. Walcowanie własnym ciałem zakurzonego placu. Przy tym ćwiczeniu zamęt rośnie. Już nie wiadomo, jaki jest główny kierunek tego diabelskiego młyna. Zaczynam zatracać poczucie miejsca i czasu. Wszystko to wydaje się jakimś nierealnym snem. Jak automat powtarzam wszystkie czynności wykonywane przez towarzyszy. Toczenie się dwóch grup w przeciwne strony. Zderzanie się i przetaczanie przez siebie było najgorsze. Szubrawcy leją wodę pełnymi wiadrami na omdlałych, ale nam upadającym z pragnienia nie dają nawet kropli. Nie wiem, jak długo może trwać ta orgia. Czas staje dla mnie w miejscu. Zdumiony jestem tylko, że ruszam się jeszcze, że myślę, że nie leżę tam pod budynkiem przy ścianie. 4 tygodnie trwa tak zwany sport. Jest to ponad ludzką wytrzymałość na pewno. Odpoczynkiem jest marsz ze śpiewem, a wcześniej sam śpiew. Pierwsze dni obozowe wypełnione są nauką niemieckich piosenek. Za każde najmniejsze uchybienie urządzają nam sławetny sport. Dotkliwie cierpimy głód. Całodniowe przebywanie na słońcu, połączone z wyczerpującymi ćwiczeniami, dziesiątkuje nasze szeregi. Kapowie zastanawiają się, od jakiej to pieśni rozpocząć naukę śpiewu. Wreszcie dochodzą do wniosku, że zacząć trzeba od Im Lager Auschwitz Warzwar. Byłem więc w obozie Auschwitz. Przez kilka godzin uczymy się piosenki, którą śpiewamy w marszu. Nauka śpiewu w języku niemieckim wypełnia każdą wolną chwilę. Ludzie, którzy nie umieją czasem ani słowa po niemiecku, przez kilka minut muszą się nauczyć tekstu niemieckich idiotycznych piosenek marszy i śpiewać z całych sił, gdy spieczonych ust już prawie otworzyć nie mogą. A ciągle jest za cicho, za wolno, nierówno, fałszywie i powtarza się znów: biegnij, padnij, czołgaj się i żabki. Nikt się do człowieka nie zwracał inaczej jak przekleństwami. Ty psie, ty świnio. To są te najbardziej łagodne. Człowiek czuje się przez to upodlony. I to upodlenie postępuje bardzo szybko. Tak to zaplanowali nasi oprawcy. Stacja 12. Kwarantanna. Mija parę dni. Wszystkie podobne do siebie. Wszystkie zaczynają się i kończą rutynowym apelem. Przywykamy do bicia, do kapów i SS-manów. SS-mani przyzwyczajają się do nas. Chcą zrobić z nas bezwolne automaty reagujące tylko na niemiecką komendę. Dni płyną wolno, odmierzane przed południową i poobiednią porcją ćwiczeń. W upale dochodzącym do 30 stopni. Urozmaicanych szykanami znudzonych SS-manów. Stopniowo tracę siły. Ogarnia mnie apatia. Tylko największym wysiłkiem woli zmuszam się do wykonywania ćwiczeń, ale obolałe ciało odmawia posłuszeństwa. Ludzie coraz bardziej przypominają gromadę obłąkańców przeznaczonych na wykończenie. Twarze wychudły i poczerniały, oczy zapadły głęboko. Codzienny sport zabiera resztki sił. Bywają dni, w których od rana dziesiątki ludzi zalegają plac ćwiczeń. Nie skutkują już ani przekleństwa, ani bicie pałkami. Krańcowe wyczerpanie działa jak środek znieczulający na wszystkie represje.
Dnie całe to jedna kaźnia. Od 4 godziny rano do 8 wieczorem w powietrzu unoszą się klątwy niemieckie i rozlegają odgłosy uderzeń kija i pięści. Niemcy, zawodowi bandyci, którzy pomagają SS-manom, otrzymują specjalne instrukcje, jak się mają obchodzić z więźniami politycznymi, Polakami. Mogą nas bić, a nawet mordować i nie będą przed nikim za to odpowiedzialni. Pierwszy okres w obozie jest szalenie trudny. Czy człowiek jest na tyle przygotowany psychicznie, żeby się nie załamać i nie rzucić na druty? Nie odważyłbym się wyrokować co potworniejsze. Tragedia więźnia, umierającego przez 5 długich lat, czy człowieka ginącego w nieświadomości, od razu. Nie dopuszczam nawet myśli o ważeniu tego dylematu. SS-man zwany przez nas Fajeczką dochodzi do kunsztu w stosowaniu tortur. Codziennie rano z dokładnością zegarka jako blockführer kwarantanny pojawia się wewnątrz obozu i rzadko opuszcza go przed nastaniem ciemności. Wyższa szarża bywa tu sporadycznie. Jedynie Lagerführer Fritsch i jego zastępca Mayer odwiedzają obóz codziennie. Pewnego dnia Mayer nakazuje wystąpić na prawe skrzydło wszystkim słabym i chorym. Wielu ryzykuje w nadziei uzyskania pomocy. Oficer zarządza specjalny pokaz sportu. Widowisko kończy się, kiedy co najmniej połowa chorych leży pokotem na placu. Gdy Mayer ponownie zapyta o stan zdrowia, nikt więcej nie wystąpi. Po tygodniu wszyscy są u kresu sił. Nie ma widoku na polepszenie. Druty stoją nieubłaganie, a z budki strażniczej świecą wyloty luf i srebrne trupie czaszki na furażerkach i kołnierzach SS-manów. Kierownik obozu każe Mietka Nuckowskiego umieścić w piwnicy, a SS-mani stosują kurację, bijąc go bez przerwy przez cały dzień. Z okna piwnicy dochodzą do nas nie jęki, ale wycie z bólu. Kuracja ta trwa kilka dni i nocy. Mietek nie wraca już do zdrowia. Umiera po kilku tygodniach pobytu w obozie. Kombinuję, jak wymigać się od codziennej katorgi. Okazja nadarza się szybko. Trafiam do izby chorych. Niebawem dołączają do mnie brat Mietek i Tadzio Zaleski. Obydwaj bliscy wykończenia. Są przygnębieni. Opowiadają, że młodzi więźniowie są już u kresu wytrzymałości. Starzy padają jak muchy. Są wśród nich ludzie o dużym autorytecie. Posłowie ludowi dr Józef Putek z Wadowic i Antoni Bodziony z Nowego Sącza. My tymczasem regenerujemy siły. Smarujemy ciała cuchnącą maścią dziegciową i cieszymy się życiem. A raczej cieszymy się, że jeszcze żyjemy. Któregoś wieczoru po ćwiczeniach sportowych wywołują księży katolickich i zakonników oraz Żydów. SS-mani polecają Żydom, było ich 3 lub 4, wejść na orzech. Duchownym kościelnym zaś stać pod orzechem. Mają śpiewać psalmy. Widowisko nie udaje się SS-manom i kapo, bo pomimo bicia i straszenia, ani księże, ani Żydzi nie wykonują polecenia. Szybko, szybko, jeszcze szybciej. Obiad nie zawsze zdąży się zjeść. Bez łyżek wlewa się z menażki gorącą strawę w usta i biegiem pędzi na plac na dalszy sport. Kolacja? 300 gram chleba i wyciąg z jakichś zielsk, które nazywają herbatą. Rano tylko herbata. O myciu nie ma mowy. Z potrzebą tylko w czasie przerwy obiadowej, podczas której nawet obiadu nie zdąży się zjeść. A na ten cel tylko jedno miejsce dla wszystkich. Stacja 13. Praca. Czerwca przybywa transport 313 więźniów z Wiśnicza i Montelupich. Nasi oprawcy muszą się zająć nowymi. Całe popołudnie jest wolne od ćwiczeń. Przyjęcie na rampie gotują im podobne jak nam przed tygodniem. Z tym, że prowadzą cały transport do właściwego obozu, omijając kwarantannę. Jesteśmy oburzeni na tę niesprawiedliwość, bo słyszeliśmy, że w obozie nie stosuje się morderczego sportu. Obowiązuje praca, której nie da się porównać z tym, do czego tu nas zmuszają. Więźniowie z Wiśnicza na powitanie dostają po 25 batów. Któregoś dnia po apelu Niemcy wybierają kilkunastu lepiej wyglądających więźniów i wyprowadzają ich do pracy poza druty. Dowiadujemy się od nich, że w dawnych koszarach niedaleko stąd porządkują budynki, do których mamy być przeniesieni.
Słuchamy tych opowieści z nadzieją na polepszenie losu. Wiadomość o nowym transporcie z Wiśnicza bardzo podnosi nas na duchu. Im więcej będzie nas tu w obozie, tym łatwiej chyba będzie przeżyć. Wreszcie zaczynają brać do pracy. Po około 2 tygodniach topnieje liczba więźniów na kwarantannie. Wyciągają fachowców. Dochodzą małe transporty, głównie ze Śląska. Jako jednemu z pierwszych udaje mi się stamtąd wyrwać do pracy. Trafiam do komanda donosicieli wody do kuchni obozowej. Przy okazji zawsze coś można zjeść. Któregoś dnia na apelu Palicz ogłasza, że mają wystąpić ci, którzy są lub mogą być sanitariuszami. Natychmiast się zgłaszam. Dostaję się do szpitala obozowego w obecnym bloku 20. Moim bezpośrednim szefem jest Hans Bock, numer obozowy 5. W szpitalu jest jeszcze Stefan Pizło, numer 333, lekarz. W sumie nas, sanitariuszy, jest około 10. Czesiek Sowul, Kwoka, Walentowicz, Sieniawski, Eugeniusz Obojski, Kazek Szczerbowski, Leon Głogowski, lekarz i Szary. Komanda z obozu wychodzą i wracają. Później gdzieś zostają. Wygradzają bloki. Najpierw obóz i bloki 1-6. Później kwarantanny drugą. Bloki 14-16. Nasza trójka czeka, co los postanowi. Nie zgłaszamy się nigdzie. Najczęściej pracujemy w magazynie Effekten Kammer. Nie jest to jednak praca stała. Stacja 14. KL Auschwitz 1. Po przeszło 2-tygodniowym pobycie w tym piekle, rozkazem komendanta Hysa, mamy być przeniesieni do nowo utworzonego obozu. Łzy radości pojawiają się w oczach wymizerowanych ludzi. Będziemy opuszczać miejsce dotychczasowej udręki. Zatrzymujemy się przy olbrzymiej żelaznej bramie. Przeliczeni przez SS-mana wkraczamy do obozu. Ceglane masywne budynki, w większości parterowe, stoją rzędami wzdłuż okolonego drutami placu. Cel naszej przeprowadzki. 6 bloków po lewej stronie. Przeliczają nas i eskorta odmaszerowuje do koszar. W nowym obozie pozostają z nami kapowie i kilku SS-manów. Zdejmujemy podarte ubrania i przepoconą bieliznę. Segregujemy to i związujemy w ciasny węzełek. Węzełki te oddaje się przy stoliku, gdzie wypisują nasze nazwiska i numery na kartkach papieru załączonych do naszych ubrań. Po tych czynnościach przychodzi kolej na kąpiel w prowizorycznej łaźni. Szkoda tylko, że odbywa się ona bez mydła i w sprinterskim tempie. Potem ustawiają nas w kolejce po bieliznę i drelichowe pasiaki. Obuwia nie wydają. Byłoby jeszcze pół biedy z tym całym karambolem, gdyby nie złośliwość przydzielającego. Najczęściej rosłemu mężczyźnie daje prawie chłopieńce ubrania, zaś niskiemu chuderlakowi dużą, obszerną odzież. Ci, którzy już skończyli kwarantannę, dostają ubiór więzienny, bieliznę i drelich w pasy pionowe. Na piersiach i na spodniach z prawego boku trzeba przyszyć trójkąt oznaczający rodzaj przestępstwa i numer, jakim zostało się oznaczonym. Więźniowie polityczni noszą trójkąty czerwone, zawodowi przestępcy zielone, uchylający się od pracy czarne. Obuwia żadnego nie dali aż do zimy. Po wieczornym apelu ze zdziwieniem wracamy do bloku, nie dowierzając jeszcze, że obeszło się dziś bez sportu i śpiewania. Wydawanie kolacji idzie gładko i sprawnie. Otrzymuję nawet dolewkę. Tego wieczoru jestem pełen nadziei. Zamieciono w sztubie podłogę. Rozłożono sienniki i rozdzielono koce. Pierwszy raz w obozie spędzam wreszcie spokojną noc. Znoszą w obozie normalny krok, a zaprowadzają bieg. Wszystko szybko i jeszcze szybciej, bo zawsze zbyt wolno. Zawsze biegiem. Trzeba biegać z próżną taczką i pełną taczką. Kto ustaje, temu kapo wymierzają grubym kijem 25 batów. Kara ta staje się najpospolitszą. Za drobne przewinienie 25 batów. Karani stają na granicy życia i śmierci. W jednym z bloków w piwnicy umarł Żyd. Bock posyła mnie i Cześka Sowula po zwłoki. Mamy je wynieść do krematorium. W krematorium natykamy się na 12 trupów w polskich mundurach.
Dostrzegam generalską czapkę i czapkę pułkownika. Wśród zabitych są też major, kapitan i porucznicy. Ciała leżą w przedsionku, na prawo od wejścia do krematorium. W pomieszczeniu, w którym parę razy wystawiano zwłoki na pokaz dla rodzin. Z ułożenia ciał twarzą do posadzki wynika, że zostali zastrzeleni. My, po otrzymaniu urządzenia do dezynfekcji, znajdujemy już stałe zatrudnienie. Gdy likwidują w tym budynku kwarantannę, aby ją przenieść do nowo wygrodzonych bloków. Dzisiejsze bloki 19, 20 i 21. Po ucieczce Wiejowskiego, wybrany jako jeden z 30 na rozstrzelanie, wracam do budynku Monopolu, aby w połączeniu z resztą wybranych przygotować obiekt dawnej kwarantanny drugiej do dezynfekcji. Gazowania. Sam pobyt na kwarantannie drugiej to zupełnie inny temat. Udaje mi się przeżyć, więc wszystko dobrze się kończy. W końcu zamiast sanitariuszem zostaje nosicielem zwłok, tak zwanym Leichentragerem. Do końca 1941 roku nie tatuuje się numerów, więc Leichentragerów obowiązuje następujący porządek. Napluć na pierś zmarłego, kopiowym ołówkiem napisać jego numer, wrzucić do skrzyni cztery ciała, zabezpieczyć skrzynię wiekiem, ponieważ krematorium znajduje się za drutami obozu, umożliwić straży przy bramie kontrolę bagnetem, przez otwory w skrzyni, czy nie próbuje się przemycić wśród zwłok żywego więźnia poza lager. W pomieszczeniu numer 1, po otwarciu skrzyni, trupy należy rzucić na stertę zwłok. To właściwy obóz koncentracyjny, który, jak nam zapowiedział Fritsch, ma być już na zawsze ojczyzną Polaków. Obozu nie da się opowiedzieć dosłownie, bo obóz to nie tylko bicie, zabijanie pracą ponad siły, powolna śmierć fizyczna, ciągły głód, wszy. To również ciche, wewnętrzne nie, bunt na swoją miarę, trwanie na przekór wszystkiemu. Epilog. Więźniowie z pierwszego transportu tworzyli struktury przyszłej administracji obozowej, w której pełnili ważne funkcje. Zakładali obozowy ruch oporu i aktywnie w nim uczestniczyli. Z upływem czasu ludzie z numerami obozowymi składającymi się z trzech cyfr budzili szacunek nie tylko wśród pozostałych więźniów, ale także wśród SS-mańskiej załogi. Cechowali się oni niezwykłą solidarnością i koleżeństwem. Wieloletni pobyt w obozach koncentracyjnych poczynił wśród nich straszliwe spustoszenia. Marian Kołodziej po wywiezieniu z Auschwitz był więziony także w Gross-Rosen, Buchenwaldzie, Sachsenhausen, Mauthausen i Ebense, gdzie 6 maja 1945 roku został wyzwolony przez Amerykanów. Ważył 36 kg. Większość spośród 728 pierwszych więźniów Auschwitz nie miała tyle szczęścia. Wojnę przeżyło tylko 298 z nich. Ostatni, Kazimierz Albin, zmarł w lipcu w 2019 roku. Obozowe przyjaźnie przetrwały dziesiątki lat. Rozrzuceni po świecie korespondowali ze sobą i kiedy tylko mogli, spotykali się. W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku jeden z nich, architekt Józef Stus, wybudował kościół w Złotej. Ówczesny proboszcz tej parafii, ksiądz prałat Franciszek Korta, poświęcił jedną z kaplic Polakom, więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych. Złota stała się miejscem tradycyjnych spotkań byłych więźniów KL Auschwitz z pierwszego transportu. Każdego roku odprawiana była msza święta w intencji ofiar obozów koncentracyjnych, a później w miejscowej remizie odbywało się skromne przyjęcie przypominające swą atmosferą wiejskie wesele. Ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w takich spotkaniach i widzieli roześmianych, rozbawionych, tańczących, mimo swych 80 lat, licznych chorób i piętna Auschwitz staruszków, twierdzą, że już wiedzą, jak wygląda triumf życia nad śmiercią. Thank you.
Scenariusz i realizacja Bogdan Wasztyl. Opieka reżyserska Grzegorz Kępiński. Wystąpili Michalina Błach jako narrator, Maciej Łyczko jako Jerzy Bieletki, numer obozowy 243, Krzysztof Leksy jako Józef Stus, numer obozowy 752, Damian Rak jako Józef Hordyński, numer obozowy 347, Grzegorz Czerepak jako Kazimierz Tokarz, numer obozowy 282, Kacper Łokieć jako Eugeniusz Niedojadło, numer obozowy 213, Kamil Balzan jako Kazimierz Albin, numer obozowy 118, Piotr Praszkiewicz jako Kazimierz Zając, numer obozowy 261, Mariusz Rogala jako Marian Kołodziej, numer obozowy 432, montaż, muzyka, udźwiękowienie Mirosław Krzyszkowski, realizacja nagrania Grzegorz Czerepak, kierownik produkcji Paulina Wądrzyk, konsultacja historyczna Marcin Dziubek, produkcja Stowarzyszenie Auschwitz Memento 2020.